Witamy w wyborczym, świątecznym i sylwestrowym i feryjnym odcinku Sobieski TV. Witamy Was w odcinku, w którym nadrobimy wszystkie rzeczy, których nas nie było. Od razu odpowiemy Wam, dlaczego nas nie było. Nie było nas dlatego, ponieważ Nowodworek TV nie wypuścił żadnego odcinka, także po co było nagrywać, jeśli nie miało się, jeśli nie mieliśmy się na czym opierać. Nie mieliśmy wzorca, nie mieliśmy się z kogoś śmiać. Czekaliśmy na nich, ale tak długo nie nagrywali, że stwierdzimy. Co więcej, jedyne co zrobili, to skopiowali nasz pomysł z wywiadami z kandydatami na prezydenta. Jakby tak. Nikt tego nie zrobił przed nami, a oni to od razu skopiowali. Także Awe my. Awe ja. Chcielibyśmy ogłosić, że prezydentem na sezon 2021-2022 została Kaja Pigulak! Gratulujemy! Mogła do Was jeszcze nie dotrzeć ta informacja, także spieszymy z nadrobieniem. Tak, to jest po prostu news świeższy niż kremówki po kościele, że tak powiem. Także życzymy Kai wszystkiego najlepszego, powodzenia. Owocnej kadencji. Owocnej kadencji i co więcej, już podjęła pierwszą dobrą decyzję, zostawiając nam Sobieski TV. Tak, i dlatego przez dwa miesiące nie nagrywaliśmy. Bo jakby to było podchwytliwe, ponieważ każdemu z kandydatów zadaliśmy pytanie, czy jakby kto będzie prowadził STV, ale nie mówiliśmy nic o tym, że odcinki będą się pojawiać. Także jakby... Co więcej, zrealizowaliśmy nasz pomysł i Seby już nie ma w składzie produkcyjnym, także... Nie będziecie go widzieć w napisach końcowych w tym odcinku. Do. Świąteczne, święta. Święta 2021. Tak, kochani, przed świętami chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Nie udało się, życzymy Wam po świętach. Mamy nadzieję, że upłynęły Wam szczęśliwie, rodzinnie, spokojnie, zdrowo. Że mieliście bardzo dobry... Kominek się palił. Konar zapłonął. Święta. Nieważne. Też mamy nadzieję, że macie łuskę, skarpia, ponieważ Plicha się okazało, nie znał tej tradycji. Nie znał, ale jest taka tradycja, że łuska, skarpia się wrzuca do portfela, wtedy kasa się was trzyma, jest wszystko dobrze. Trzeba jeszcze tylko znaleźć sens życia i jest pięknie. Ty swój znalazłeś? A ja swój znalazłem. Ciebie. Sylwester. Sylwester. Szampańskiego Sylwestra. Też wam życzymy, mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście. I że dobrze przywitaliście piękny rok 2022. A to jest w ogóle niesamowite, co nie? Że jakby rok temu... Był 2021, tak? Ale to jest niesamowite, że my rok temu nagrywaliśmy odcinek, w którym wam mówiliśmy, żebyście się nie przemieszczali. I minął już rok jesteśmy z wami. Co prawda przez chyba z 5 czy 6 odcinków, nie? Ale jednak jesteśmy już przez rok z wami. To jest niesamowite, że po raz kolejny z wami możemy wchodzić w nowy rok. Niesamowita sprawa. Tak. Jesteśmy prawie jak rodzina. Przede wszystkim robimy to dla fanów. Jesteście dla nas ogromną motywacją do pracy. Codziennie budzę się rano, patrzę na te 100 wyświetleń, które mamy i myślę... Także dlatego zakładamy właśnie Patronite'a i chcielibyśmy... Tak. Jeśli chcesz... wsparcie kanału. Jeśli chcesz, żebyśmy robili materiały lepszej jakości. Przelej stówę. Najważniejsza kwestia w tym odcinku. Nie podziękowaliśmy wam za tyle głosów. Które uzyskaliśmy w wyborach prezydenckich, by to było niesamowite. Jesteśmy mega szczęśliwi, znaczy trochę przerażeni, ale też szczęśliwi, że dostaliśmy... Ile dostaliśmy? A nie, ale tam ponad stówkę dostaliśmy, na pewno. Niewiele nam brakowało do kandydata, który dostał najmniej głosów. I to jest niesamowite, że rozpoczęliśmy kampanię dwa czy tam trzy dni przed wyborami. Stary, dzień przed wyborami. Dzień przed wyborami zaczęliśmy kampanię. Przed wyborami i zrobiliśmy coś tak fantastycznego, czyli zajęliśmy zaszczytne czwarte miejsce w wyborach prezydenckich na drugiego elo. A w ogóle to jest coś niesamowite, że jakby ten właśnie filmik jakby z kampanii, to w zasadzie jest nasz najlepiej oglądalny filmik na kanale. Tak. Także właśnie dzisiaj chcielibyśmy ogłosić, że kandydujemy znowu w celu zastąpienia... W przyszłym roku. Czyli w przyszłym roku, tak. Nas nie będzie, ale Sobieski TV będzie. I w związku z tym, że zostawiliście nam tyle swojego zaufania, to chcielibyśmy przejść do realizacji naszych postulatów. I tak, w najbliższych bo my nie rzucamy dniach... nawiad słów. Nigdy. Nigdy. I w związku z tym, w najbliższych dniach po opublikowaniu tego filmu, na SPI pojawi się ankieta i tam będziecie mogli wpisywać ludzi, których chcielibyście widzieć jako patronów naszej szkoły. Dokładnie. I potem wybierzemy patrona naszej szkoły. Ponadto, jeśli każdy ze 100 naszych widzów przeleje nam złotych 60, to kupimy dzban. Ale to nie będzie taki dzban, tylko to będzie taki dzban.
każdy dzbana to około 100, 160 zł. Tak, także wyobraźcie sobie, jakby możecie odczuć, że jakby my od was wyłudzamy pieniądze. Ale wyobraźcie sobie... To nie jest nieprawda, to jest, ale wyobraźcie sobie taki dzban na środku dziedzińca, szczególnie, że na tym dziedzińcu parkują nauczyciele, także automatycznie zrobią im takie rondko. I codziennie rano, jak nauczyciele będą wjeżdżać, to będą musieli robić sobie takie rondko wokół tego dzbana. Tak. I w ogóle no totalny jakiś odlot. No a jak coś, to blikiem na 509, 301, 500. Tak, każdy ze 100 widzów 60 ma 100 zł. W sumie to się uśmieje, kurde, jak ktoś przeleje. A możemy tak zachęcić, że jak ktoś przeleje, to wstawimy tak, wiesz, tak jak się wstawia na końcu odcinków. Tak, na YouTubie patronów. Dziękuję patronom. Tak, to my wrzucimy na tym. Patroni z bana. Wszyscy patroni z bana zostaną wymienieni na zbanie. No i zajebi. O, albo wypiszemy markerem czy coś. No, no tak samo jak złotego piona, nie? Te dwa postulaty bardzo byśmy chcieli zrealizować i mam nadzieję, że do czerwca się uda je zrobić. Następna informacja to sobieski parlament. Odbył się on kilka dni temu w naszej szkole i miałem przyjemność razem z partią FOS uczestniczyć w tym pięknym przedsięwzięciu. I chciałbym zachęcić wszystkich przyszłych sobieszczaków do wzięcia w tym udziału, bo dla osób jakkolwiek zainteresowanych polityką, czy też legislacją, czy też po prostu chcących zrobić coś ciekawego, to jest fantastyczna inicjatywa. Atmosfera była super i sposób przygotowania tego też był świetny, bo byliśmy... No generalnie było fajnie, no to jest... Było świetnie. Było zachęcam fajnie. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy mieli w tym swój wkład. Okej, no ja nie byłem, okazało się, że w partii byłem, ale było fajnie podobno, także na przyszły rok zachęcamy, bo w tym roku to już chyba tego nie będzie, no nie? To jest raz do roku szkolnego, no ale to na przyszły rok zachęcamy, wy siedzicie 4 lata w tej budzie, także będziecie mieć jeszcze okazję. Dobra, teraz chcielibyśmy przejść na SPI, naszą platformę, ponieważ ostatnio tam całkiem śmieszne rzeczy się pojawiły. Od góry lecąc, a oprócz właśnie sobieskiego parlamentu, później możemy natrafić na post o turnieju CS-a. To jest ta gra, taka strzelanka. Ja nie grałem, Klicha też chyba nie grał. Co więcej, okazuje się, że już są finały i do finału zakwalifikowały się dwie drużyny. I to jest najlepsze, ponieważ pierwsza drużyna nazywa się Stary Wrócił z Mlekiem. Bardzo pochwalamy poczucie humoru, fajnie. A druga drużyna nazywa się... gdzie to jest? 100 twarzy grzybiarzy. A, 100 twarzy grzybiarzy, także gratulujemy finalistom i umiejętności i poczucie humoru. Tak, kolejny post to jest konkurs na projekt merchu. W sumie to jest śmieszne, jakby ile? 3-4 miesiące już te sweterki nie dochodzą, ale męczcie dalej na tym, kiedy tak, dojdą. Tak, tak. Jak będzie się im więcej będzie się męczyć, tym wcześniej dojdą. Tak, tak. That's what she said. O, i teraz mamy konkurs na najlepszy mem o drugim LO. Tam ponoć były jakieś dramy, ja się w dramach za nic nie orientuję, także wam jakby o tym nic nie ale powiem. Ale zrobimy mem review. I Szymek wam wklei, jakby wy też to teraz będziecie widzieć. Ale zanim będziemy gadać stricte o memach, to zobaczyliśmy jeszcze coś jeszcze lepszego na spotet. Tak, scrollując spotet trafiliśmy na taki żart. Dlaczego w szkole są psy? Bo szukają budy. A czy to jest nasz żart, więc jeśli wam się ten żart nie podoba, to od razu sobie całą sekcję przesuńcie. Okej, a przechodząc stricte do memów, pierwszy mem, który mi się spodobał, widzicie go na ekranie. Za chwilę masz lekcję z profesorem Bieleckim, Wisła wygrała, masz na imię Zosia. Każdy, kto miał lekcję z profesorem wie, każda dziewczyna jest Zosia, każdy chłopak jest tam Piotrek, czy tam jakiś inny Janek. Ale też mi przyszło do głowy z Wisłą, że wyobraźcie sobie, że profesor Bielecki jest zamieniony na Bielawskiego, a zamiast masz na imię Zosia jest lekcja odwołana. Kto ma lekcję z profesorem Bielawskim, będzie wiedział, zrozumie. Fajnie. Jim Carrey, Monty Python, Sobieski TV. Poziom humoru. Dokładnie. Moim ulubionym memem jest, też go tu będziecie widzieć, mem z Asterixem i Obelixem oraz dwoma uczniami ubranymi na galowo przez wejście do pokoju nauczycielskiego i sobieszczacy. Ach tak, na niewtajemniczonych robi to spore wrażenie. To jest moim zdaniem kwintesencja tego, po co to jest. To jest tylko, żeby zrobić wrażenie, to nie ma żadnej funkcji, a jest straszne dla uczniów, ale to jest mem typowo sobieski, więc jest Jezus, świetny. Ja pamiętam, jak myśmy przyszli do pierwszej klasy, ja tak chodziłem po tym korytarzu i miałem takie... Tak, tak. Co oni zrobili, że tu stoją, tak, nie? Tak, i tak chodzę i tak serio, no grubo musieli...
że jak dwa pachołki stoją przez cały dzień, nie? No tak jak wiesz, policjant, jeden czyta, w sensie jeden mówi, drugi pisze, nie? I oni dokładnie tak tam stoją, tym bardziej, że ci nauczyciele w 80% przypadków i tak sobie sami otwierają te drzwi i sami sobie wychodzą, sami sobie wchodzą. Co więcej, te twoje przerwy są już tak krótkie, jak masz 5-minutową przerwę i musisz stać na tym korytarzu. Nie, to jest absurdalne, dlatego mem. Tak, super, ale faktycznie tylko dla sobieszczaków. Tylko dla sobieszczaków. Dobra, tutaj są jeszcze jakieś memy, a to jest ten Asterix i Obelix. Tutaj jeszcze mamy tego mema z naszym premierem. Tak, to też fajne. To też fajne, ciekawe, czy tak było faktycznie. Jest tutaj memik Kaja Pigulak, tego akurat nie rozumiem. Rozumiesz to? Nie rozumiesz? Nie. No bierz puszkę. Chodź, będziesz nabijał wyświetlenia. Bierz puszko. No i cyk, niektórzy mają psa, inni mają kota. Właśnie. No takie kolejne. A niektórzy nic nie mają. Jak Seba na przykład. Jak Seba, nawet STV już nie ma. Dobra, ale jeszcze taka ostatnia kwestia, jedna z luźniejszych na koniec, to jest... Okej, ale na koniec jeszcze taka jedna z luźniejszych kwestii, mianowicie, przynajmniej na spotyt, jeden... bardziej gorących tematów ostatnimi czasy. Temat czyli... AK i PS. I tak, my nie mamy Armia pojęcia, Krajowa, kto to PlayStation. Jest, to... Tak, my nie mamy pojęcia, kto to jest i co to są za ludzie w ogóle, ale jeśli chcecie i jest na to popyt, to tak, bardzo chętnie zorganizujemy walkę MMA, w której wyłonimy zwycięzcę, kto jest bardziej hot. Tym bardziej, że będziemy tak, przyjmować zakłady. TV, co zostało zapisane w statucie szkoły, jest oficjalnym bookmacherem w przypadku walki MMA. A jeśli nie jest, to do jutra rana będzie to zapisane. Także my będziemy relacjonować dla was walkę. Tak. I możemy live'a po prostu zrobić. Możemy też założyć petycję do KP Gulak o zorganizowaniu oktagonu. Tak, no bo no dużo rzeczy będzie. Tak, jedyne co, to nie wiemy, kto to jest, nie? Ale, tak. Ale nie wiem. Ale to jest taki szczegół. No kurczę, nie wiem. Także no. Prosimy o zgłoszenie się, kim oni są. Kimkolwiek oni są. Tak, no zrobimy albo na dziedzinie. No zobaczymy, kurczę. Tak, będzie koło od zbana. Tak, będzie, no. No, tak. Hunger Games na dziedzińcu. I to wszystko. Check it out now. I work the pen to make the ink transform on any particular surface the pen lands on. I care if it's hands on. What's the beef? The coolie high code chiefs, high post techniques. I drape off poetic landscapes and shapes. Illustrate the paper space off the pens that paint. Then design what habit, National Geographic or magic with tailor made status and plus flavor. That's all the